Naszym głównym zadaniem w naprawie stawu kolanowego podczas tej kontuzji jest wyrównanie sił mięśniowych na niego działających. Mamy dwie duże grupy mięśniowe, mięsień czworogłowy oraz grupę mięśni kulszowo-goleniowych. W przypadku tego przeciążenia ten pierwszy działa zbyt mocno na staw kolanowy, powodując ból na więzadle właściwym rzepki. Zaczniemy więc od wzmocnienia tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej takimi ćwiczeniami jak glute bridge i hip thrust. Oba zakładają wznos bioder, który wzmacnia nasze mięśnie pośladkowe oraz grupę mięśni kulszowo-goleniowych. Jest wiele wariantów, natomiast ważne jest podczas tych ćwiczeń, żeby wykonywać progresję. Więc od prostych wznosów dąż do dodania ciężaru, który umieścisz na biodrach. Nieistotne, czy będzie to kettlebell, worek z piaskiem czy sztanga, wykonaj 4-5 serii po 10-12 powtórzeń, pamiętając o odpowiedniej technice, aby jak najbardziej zaktywować wymienione mięśnie. Kolejnym ćwiczeniem będzie przysiad hiszpański. Umieść mocno gumę oporową pod stawem kolanowym i w pozycji zgięcia do 90 stopni w stawie kolanowym wytrzymaj 30 sekund. Ta specyficzna odmiana przysiadu, tutaj w wersji izometrycznej, ma na celu działać przeciwbólowo, a w drugiej kolejności wzmacniająco dla więzadła rzepki. Pamiętaj, że ruch będzie wywoływał dolegliwości bólowe, a tego chcemy uniknąć, więc wszelkie inne przysiady na ten moment będą niewskazane. Z czasem przyjdzie moment na obciążenie mięśni czworogłowych. Ćwiczenie powtórz 4-5 razy. Jeżeli pojawią się podczas tego ćwiczenia intensywne dolegliwości bólowe, odpuść je i wróć do niego po 2-3 tygodniach. Następnym ćwiczeniem mającym za zadanie wzmocnić tylną taśmę mięśniowo-powięziową jest martwy ciąg na jednej nodze. Ustaw ciało w równowadze i wykonaj ruch zgięcia tułowia i wyprostuj kończyny dolne jednocześnie. Wyobraź sobie, że są one ze sobą połączone. To ćwiczenie również zacznij od wykonywania bez obciążenia, lecz czasem dodaj ciężar w postaci ketla, hantli lub sztangi. To ćwiczenie wykonaj powoli z zachowaniem prawidłowej techniki w całym zakresie. Tutaj również 4-5 serii po 10-12 powtórzeń. Bardzo ważnym elementem będzie również doprowadzenie mięśni czworogłowych do normotonii napięciowej. W tym celu wykonaj rozciąganie kanapowe w zaprezentowanym wariancie. Umieść nogę na ścianie, drabince albo kanapie i przejdź do wykroku. Napnij mięśnie brzucha oraz mięśnie pośladkowe, aby ruch rozciągania wykonany był z mięśnia czworogłowego, a nie z odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Utrzymaj do 3 minut, pogłębiając zakres co 30-40 sekund. Oczywiście możesz również wykonać rolowanie mięśni czworogłowych. Każdy taki zabieg będzie pomocny w powrocie odpowiedniego napięcia. Podczas rolowania znajdź najbardziej bolesne punkty, zatrzymaj się na nich i poczekaj do ustąpienia objawów bólowych. Powtórz to z każdym bolesnym punktem. Pamiętaj o ominięciu bocznej części, gdzie zlokalizowane jest pasmo biodrowo-piszczelowe. Ostatnim ćwiczeniem, które wykonaj, jeżeli ból zlokalizowany pod rzepką nie jest już tak intensywny, jest przysiad ekscentryczny jednonóż na pochylonym stepie. Pozwoli to wywołać na więzadle właściwym rzepki siłę ścinającą i dzięki ekscentrycznemu charakterowi ćwiczenia wzmocni je przed działającymi na nie w przyszłości dużymi siłami. To ćwiczenie możesz wykonać na dwa sposoby w zależności od dolegliwości bólowych. Pierwszy to 3-sekundowe zejście i powrót na nodze podporowej. Drugi sposób, jeżeli ból jeszcze daje się we znaki, to zejście wykonaj na nodze podporowej w takim samym tempie, ale na powrocie pomóż już drugą kończyną. Powtórz ćwiczenie 2-3 razy po 8-10 powtórzeń.